Zapraszam cię na stronę Pirates Lab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Cropsy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, dzisiaj próbujemy zmazać plamę, która, no, mały wypadek przy pracy, przy ostatnim odcinku powstał, ale to spokojnie, bo czym byłyby moje odcinki bez oczywiście głupich decyzji, które czasem są naprawdę bardzo głupie, więc tym, mam nadzieję, optymistycznym akcentem na dzisiejszy film was zapraszam i oczywiście lecimy z openingiem na Casehugu. Ja ci tylko gości przypomnę, że jak chcesz wygrać sobie skina, to oczywiście zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk pod filmem, napisz oczywiście, dołącz na Discorda i rzecz najważniejsza, użyj oczywiście kodu Cropsy na Casehugu. Jako są pełnoletnim jesteś, wystarczy, że klikniesz ten zielony plusik i oczywiście wpiszesz sobie tutaj kodzik Cropsy przez 2x, który da ci skrzynki dwie. Na start za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście tutaj możesz sobie wybrać wszelakie metody płatności, jakbyś chciał sobie wpłacić. A jak wpłacisz z kodem Cropsy 8 zł minimum, to do takiej kosy możesz sobie oczywiście dołączyć. Link w opisie i w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. A my lecimy chyba dalej, co? 6000, no to jest to... No, spory budżet, tak? Ale pierwszy sobie jeszcze tutaj darmową skrzynkę odbiorę, bo mam duży level. Nie tylko level i możesz sobie wtedy otwierać te daily skrzynki. Daily, czyli codziennie, tak? Za frytę. Zobaczmy. 5-7 Monkey Business. No taki skin, no za darmo, tak? Jak za darmo to bierę. No i oczywiście im więcej grasz, no to tutaj zbierać się taki fajny cashback. Jest to oczywiście bonus za granie na stronie. No a my lecimy... Czy ja tu widziałem? Ho, 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 pana tutaj za kole. Pana za kole Simka, no niestety bitwę zaczął, ale spokojnie, no ja tutaj swoimi ścieżkami pójdę, tak? I stworzę bitwę, dajmy na to, no tam te 6 skrzynek to by była przesada, ale 3, myślę, że jak najbardziej spoko. 1400 zł, zobaczmy, niebieskie skrzynki tutaj, jak nam sypną, no jest to bitwa spora, jeżeli to przegramy, no to mój budżet się, no, delikatnie zmniejszy, tak? Ale zobacz, druga skrzynka. Ojo! No i to jest drop! Jakiego oczekiwałem! I zobacz, 800 zł! 800 zł skrzynka, a my 10 koła z tej bitwy wyciągamy! No o to właśnie chodzi! O to chodzi, stary! No poprzedni film, no zerowanko mocne. Zaczęliśmy bardzo dobrze, ale no jak się skończyło, no to kto ogląda film, to wie, tak? Ale dzisiaj, no naprawdę, czuję wiatr w żaglach. 3600, czerwone, tym razem skrzyneczki i wrzucamy. Zobaczmy, jak będzie tym razem. Tutaj wezmę sobie emotkę. O, to jest moje nastawienie w tym momencie do tej bitwy. Ale no właśnie, no niestety te fejdy tutaj dwa razy droższe od moich shadowków. No nawaja, no coś kosztuje, ale... No właśnie, no nie jest to wystarczająco, to jest satysfakcjonująca kwota, żeby niestety mojego oponenta tutaj przebić, no więc jedźmy sobie niżej. Od kiedy są te złotówki, no to mówię, no, kwestia kilku filmów, aż się przyzwyczaję, ale no naprawdę jestem teraz w szoku, tak naprawdę zdałem sobie sprawę teraz, ile te skrzynki kosztują, tak? Ale zobaczmy, 2200, koszt 10 skrzynek C4, zobaczmy, jest to jedna z moich ulubionych. No, jakby to było w dolarach, to powiedziałbym tańszy skrzynek. No ale 200 zł to nie jest taka tania skrzynka, tak? Ale bardzo lubię, no, na Casehugu to, że tych skrzynek jest naprawdę bardzo dużo. Jest to bardzo duży plus. Podoba mi się to i generalnie bardzo przyjemnie mi się tutaj skrzyneczki otwiera, tak? Możesz dać znać w komentarzu, czy ty też próbowałeś. No a jak nie, no to gościu, na co czekasz? Tracisz 10% więcej! I oczywiście dwie skrzynki na start za free! Odwója dla ciebie, stary. Masz jeszcze czas, stary. Masz jeszcze szansę wbić. Tak, oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, tak? To kto ci broni? No kto? Nikt ci nie broni. Odbierz sobie 10% więcej, dwie skrzyneczki. Czekam na ciebie, stary, na Casehugu, bo ja często robię jakieś bitewki. Jak chcesz sobie dołączyć, to możesz się wpierdzielić i spróbować swojego szczęścia tutaj z... potężnym panem prowadzącym. 5000 zł.
fantastyczna bitwa. Fantastyczna, taki cichy bohater trochę tego odcinka, więc kurczę, popróbowałbym te właśnie tańsze skrzynki taką większą ilością razy, ale nie wiem, czy to jest dobry na pewno tok myślenia. Dlatego może tak trochę to zmiksujemy, te skrzynki, tylko też tak bez przesady trochę, nie? Bo tutaj już się zaczynają naprawdę, że tak powiem, grube ryby. Między innymi jeszcze na... O Jezu, nie no, przesadziłem. Przesadziłem, pamiętaj stary, że trzeba wiedzieć, kiedy przestać, tak? Trzeba mądrze podchodzić do otwierania skrzynek. Skrzynka nie zawsze musi oddać. Pamiętaj, tak? Zobaczmy. No to, że mi dzisiaj oddaje na przykład nie znaczy, że... No, na poprzednim odcinku nie zripowało tak skromnych 20 tysięcy. Więc miej to na uwadze oczywiście, że raz daje, raz zabiera. A jak ta bitwa mi nie da, to się będzie w piekle poniewierać. Zobaczmy. 144, no jest to strata 700 zł niecałych. Powiedziałbym, że nawet 660 w tym momencie jakoś. Zobaczmy, emeczka za 55 dla mojego oponenta, niecałe 50 dla mnie. Oj, ten butterfly, jakby ten butterfly wypadł nam z takiej skrzynki, no to by było naprawdę sympatyczne, ale tak nie, a niestety nie dzieje się tak. Żyjemy w rzeczywistości tutaj naszej, tak? Tamten naprawdę butterfly jakby mi z takiej skrzynki... Oooo! Zobacz, śniaporki. No jest kosa dla mojego oponenta masterpiece. Ale właśnie, no zostajemy na dziurę póki co. Oj, taki Poseidon jakby, oj, ale on by mi dobrze zrobił. No ale jest to strata. 800 zł. Te 300 zł niewiele chyba na nas działają. Jak tutaj nie poleci coś mega. No i właśnie. No i bitwa przegrana. No i to jest to właśnie, o czym mówię. Nie zawsze oddaję. Czasem trzeba się pogodzić z porażką. Ale no ja się nie umiem pogodzić z porażką. Dlatego wrzucam... Nie, no to nie jest dobry pomysł ten poker. Dobra, zróbmy tak. Tak i tak. 5000. No jest to przeginka, tak? Jest to ewidentne przegięcie, ale to jest poświęcenie, na które jestem gotowy, tak? Żeby widzowi kontentu dostarczyć. Zobacz, 1200 zł. Weź tu coś sypnij. Okej. Przebitka 2x. Spoko. Skeletonik, bardzo ładny nóż. Kill confirm dla nas. Patrz, factory new kill confirm, więcej kosztuje niż te rękawiczki. No niesamowite, jak ten USP poszedł do góry. No ja ostatnio też na jakimś odcinku się dziwiłem, że ten skin teraz tyle kosztuje. No ale zobaczmy tutaj. Oj, ten rent. Nie no, nie ma opcji, stary. 6700. Dzień dobry, bang bang. Jesteśmy w domu. No ale właśnie, no tutaj jednak mieliśmy więcej w pewnym momencie na tym filmie. Dlatego no właśnie, czy to jest sens ryzykować tego pokera? Chyba nie ma sensu, tak mi się wydaje. Zróbmy coś takiego. Jest hoga, dorzućmy na koniec. I myślę, że to będzie bitwa ostateczna. Bitwa za 8 koła. Rzucamy losowego bota. No i zobaczmy. No to jest naprawdę potężny zawodnik. Tutaj liczymy na same perełki, jakieś hołle, albo właśnie wajsy, które no, mogłyby więcej kosztować, mogłyby być w lepszym stanie. Ale no tak, oj, bo tutaj nasza przewaga. Mamy to czy nie? A jeszcze ostatnia skrzynia, 2400, Jezus Maria. Ja już wiem, że to przegrałem. Jednak nie, okej. Not bad. 12400, no powiem tak. Momentach nieskończoność, jak mi tak ładnie oddaje. No dobra, ostatnią bitwę, ja wiem, że ty chcesz, ale zostaw łapę w górę. Bo ty bierzesz udział w konkursach. Ja ci codziennie robię konkurs. Po dwa nawet. A ty zostawiasz komentarz, stary, ale łapki w górę nie zostawiasz. No dlaczego? No powiedz mi dlaczego. Czy ty jesteś dumny? Czy ty jesteś siebie dumny? Czy tobie się podoba, jak ja proszę cię o to, żebyś zostawił łapę, a ty tego nie robisz? No, stary, mi jest tak wtedy przykro. Łamiesz mi serduszko. Naprawdę. Naprawdę, no cap. Dobra, ostateczna bitwa. 10 koła. Miała być za plus minus 5, ale... Jak będzie już taka. Zobacz, 9 skrzynek. No jest to bitwa z kategorii tych popierdolonych, więc zobaczmy. Zaczynamy M-kom. Temu kakao. No, coś takiego. 410, okej. Dużej różnicy tu nie ma, mimo iż jest to no ciut lepszy stan.
na ten paracord. No właśnie. Liczymy. O Jezus Maria, 10 koła. Dobra, GG. To jest GG. Przegraliśmy już na starcie. Jak nie dostaniemy meduzy jakiejś, albo nie wiem, Gungnira, albo nie wiem jeszcze, co może być w tych skrzynkach. No to możemy se... No. Zobaczmy, 1200 zł. No ten Butterfly wydaje mi się, że też by obliczy tej bitwy nie zmienił. Nie no, takiego dropu to jeszcze nie widziałem. Ja nie mogę, ale czemu to musiał być bot, stary? No ta skrzynia za 62 zł to na pewno tutaj dużo nie zmieni. This is fine. Nie no, fantastycznie się bawi. Dobra, powiem tak, mam 3800 zł. Tak? No, to jest fakt. No będzie to głupie, tak? No ale no, co mogę zrobić, niż próbować po prostu na tych 10% coś trafić, tak? Co by mogło mi tutaj zmienić ten film. Pierwsze otwarcie. No, Lipton. Drugie otwarcie. Zobacz. Weź, daj coś dla wuja, co? No. Dzięki.